W ramach miejskich obchodów rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Lęborskim Centrum Kultury Fregata odbył się powiatowy konkurs historyczny pod nazwą 150. rocznica Powstania Styczniowego. Konkurs jest zorganizowany w rocznicę 150-lecia Powstania Styczniowego. Udział w nim biorą szkoły podstawowe, ale nie tylko z Lęborka, ale z powiatu lęborskiego. Organizatorem, bezpośrednim organizatorem jest szkoła nr 8 w Lęborku, szkoła podstawowa nr 8 w Lęborku. Natomiast Muzeum w Lęborku, jak Lęborskie Centrum Kultury Fregata, są współorganizatorami, dlatego znajdują się na terenie Lęborskiego Centrum Kultury. Konkurs został przygotowany w kilku etapach. Poprosiliśmy już wszystkie szkoły podstawowe, aby przygotowały herb, który znajduje się, herb powstańczy, który znajduje się z tyłu za moimi plecami. To był ten pierwszy etap, te prace właśnie plastyczne. Każda z drużyn, każda ze szkół uczestniczących w tym konkursie miała nam dostarczyć tuż przed samym konkursem, którego następne części się składają. Tu akurat dostarczenie nastąpiło na 3 dni wcześniej, więc tu grupy przede wszystkim miały, drużyny miały czas na przygotowanie. No czas też na przygotowanie był tych najtrudniejszych zadań, które akurat teraz są toczone. Podzieliliśmy je na 3 etapy. Pierwszy etap to etap pisemny, testu pisemnego, za który drużyna mogła uzyskać 10 punktów. Natomiast drugim etapem, to co już większość widziała z nas i rzeczywiście z takim zadowoleniem, to było przedstawienie automatycznie i na manekinie, jak i słownie, przedstawienie ubioru powstańców lub też związanych z epoką Powstania Styczniowego. Nie ukrywam, że od razu pojawiała mi się radość, bo rzeczywiście ten przekrój społeczeństwa był bardzo fajnie przedstawiony, a druga sprawa zaprezentowana ubył, omawiając go ze szczegółami, nie tylko elementy, które wtedy towarzyszyły. Następnym etapem jest etap właśnie pytań już ustnych, kończących. Stopień trudności w tych pytaniach ustnych jest też różny, ale sama drużyna, a kapitan praktycznie tej drużyny decyduje o stopniu trudności, czyli ile punktów można zdobyć. Poziom przygotowania uczniów do konkursu okazał się bardzo wysoki. Ponadto ideą imprezy było nie tylko sprawdzenie wiedzy uczestników, ale i propagowanie historii poprzez zabawę. Po tym, co prezentowali uczniowie przy prezentacji strojów z okresu Powstania Styczniowego, no to już można powiedzieć, że wiedza jest niemała. Zresztą konkurs miał nie tylko, a może nie przede wszystkim, sprawdzić wiedzę uczniów, co propagować samą ideę uczczenia tejże rocznicy. I myślę, że sam udział uczniów w tej imprezie oraz zaproszona publiczność na widowni no, będą miały podwójny pożytek. Raz, że jest to walor wychowawczy, dydaktyczny dzisiejszego konkursu, a dwa, no, mam nadzieję, również dobre, miłe spędzenie czasu. Zadowolenia z historycznej konkurencji i formy przygotowania konkursu nie kryła wiceburmistrz Lęborka. Mi się w ogóle bardzo ten konkurs podoba. Ja oczywiście przyszłam na ten konkurs nie przygotowując się wcześniej specjalnie, nie zastanawiając się jak to będzie i myślałam, że raczej będą to pytania, przerywniki muzyczne, a tu się okazało, że też zupełnie inaczej zostało przygotowane. Tak, że właściwie wszystkie umiejętności uczniów mogą być wykorzystane, bo jeśli uczniowie przygotowali herby powstańcze, no to musieli się wykazać znajomością historii, plastyki, symboliki z Powstania Styczniowego. Jeżeli z kolei przygotowywali ubiór, to znów cała zabawa, skupienie się, kto ma się przebrać, jak ma wyglądać, jakie są elementy tego stroju powstańczego, więc widać, że wykorzystali bardzo dużo ciekawych rzeczy, ciekawych informacji. Każda szkoła w zasadzie miała inny strój, więc to było bardzo fajne, że nie tylko nauka, klepanie dat, wydarzeń, omawianie, ale też i takie zajęcia ruchowe, plastyczne, wszystko co może być z tym związane. No i oczywiście wiedza. To, że uczniowie chcą przyjść, chcą uczyć się dodatkowo, bo wiadomo, że żeby wziąć udział w tym konkursie, to trzeba było przeczytać 2 książeczki i oni to przeczytali i dobrze się orientują. Myślę też, że organizatorzy, czyli Muzeum i Szkoła Podstawowa nr 8 dobrze wykorzystali ten czas, żeby jeszcze pokazać inne elementy. W przerwie mogliśmy oglądać razem z uczniami pocztówki stare z Lęborka,
również mogliśmy obejrzeć to, co w muzeum, film o muzeum, więc dużo nowych rzeczy ciekawie podanych. Po długich sporach jury wyłoniło zwycięzców i tak oto pierwsze miejsce przyznano drużynie ze szkoły podstawowej nr 8. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 3, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się szkoła podstawowa w Redkowicach. Wszystkie drużyny i poszczególni zawodnicy zostali uhonorowani przez zastępcę burmistrza miasta dyplomami, nagrodami książkowymi oraz materiałami promocyjnymi ufundowanymi przez miasto Lęborg, Szkołę Podstawową nr 8 oraz Lęborskie Centrum Kultury Fregata.